Bardzo mi przyjemnie, że udało się zorganizować turniej challengerowy w Sopocie. Wielki tenis ATP wraca do Sopotu w końcu. Wiadomo, kiedyś był wielki turniej ATP, no ale niestety przez różne tam rzeczy został zlikwidowany. Ja się cieszę, że mam w tym swój udział duży i mam nadzieję, że w ciągu 3-4 lat już dojdzie do takiego poziomu, jaki był właśnie, jak jeszcze Procom był sponsorem. Więc tutaj bardzo siebie widzę w roli dyrektora turnieju i uważam, że to jest bardzo takie fajne, naturalne przejście z kortu tenisowego do normalnego życia. To kiedy ten turniej? A więc 30 lipca są pierwsze rundy eliminacji. Sopot, bardzo dużo ludzi, wiadomo, mam nadzieję, że pogoda dopisze. Termin na to wskazuje, że będzie fajnie i mam nadzieję, że uda mi się sprowadzić kilka fajnych nazwisk, ale to już dopiero za kilka miesięcy. No właśnie, taka jest tendencja na świecie, że byli zawodnicy są dyrektorami turniejów i trochę więcej mogą zdziałać, tak? Znaczy tak. Nawet niektórzy mówią, a dlaczego bym nie zagrał w tym turnieju, ale nie, rzeczywiście oddam to lepszym. To jest bardzo fajne przejście. No. Ten świat na korcie, później świat biznesu jest jakby taki naturalny, fajny. Człowiek się już wtedy nie męczy, bo to są ludzie, których się zna, organizacja sponsorów. Ludzie miasta Sopot są bardzo, bardzo przyjaźnie nastawieni, szczególnie prezydent Karnowski na sport, a w szczególności tenis, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Kiedy możemy poznać szczegóły, pula nagród i tak dalej? Znaczy, pula nagród to będzie 64 tysiące euro plus hospitality, to jest mniej więcej turniej o wielkości 100 tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych, to tak się przelicza, jest to jak gdyby średnia półka challengerów. Mam nadzieję, że za rok już dobiję do najwyższej półki challengerowej, tak jak turniej w Szczecinie, a za 3-4 lata mam nadzieję, że już to będzie turniej 250, gdzie już będą przyjeżdżali zawodnicy z pierwszej dziesiątki. To duża szansa dla polskich zawodników, z którymi między innymi tutaj właśnie dzisiaj trenowałeś na zgrupowaniu Pucharu Davisa. Coraz fajniej idzie tym polskim młodym zawodnikom. Dwóch nawet wystąpiło w kwalifikacjach w Australii, tego dawno nie było w singlu. Tak. Ja bardzo blisko obserwuję naszych młodych zawodników. Majsza Hurkacz wiadomo, ale jest też kilku innych. Ja ogólnie mam taką osobistą, taką prywatną misję, aby wspierać polski tenis i na pewno dzikie karty w turnieju w Sopocie będę dla nich trzymał. Ogólnie też oprócz tego właśnie dzikich kart i pomoc polskim zawodnikom, jeszcze chciałbym tam kilka konferencji na temat klubów, rodziców, podchodzenia rodziców do sportu, własnych dzieciaków. Tam ogólnie jak gdyby realizuję samego siebie, nie tylko chodzi, że przyjadą jakieś nazwiska, że będzie turniej ATP, ale również to, że jak gdyby fajnie się z tym czuję i realizuję swoje jak gdyby misje propagowania tenisa w Polsce, więc tak, to będzie bardzo szeroko zakrojone. Nie będzie tylko tenis, będzie ogólnie szeroko zakrojona akcja.